Yo, witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac. Troszeczkę odcinków żywo nie było, bo przyjechałem z Warszawy i mi się trochę chorowało, do lekarza musiałem iść i tak dalej, ale póki co wracamy sobie z powerem. Mam nadzieję... Nie no, to jest taki star, że zrestartuję. A gówniane mi tu przedmioty się trafiają. Ale to już nie takie gówniane. Ja tutaj liczę, że uda mi się jakieś osłony brać na życie czy coś w tym stylu i będę mógł często wykorzystywać swoje jabłko i jestem po prostu ciekawy, jak to jabłko będzie współgrało właśnie z grid modem, nie? Jestem po prostu ciekawy, dlatego sobie... O cholera. Aha, czyli oni mnie... Szkoda, że to nie zawiera jedno życie, nie? Ale jak się rozwali, to już mnie rani. No właśnie, dlatego tutaj grid mode jest naprawdę ciężki. Przez to, co się tutaj nam trafia. I patrzę, że to nie jest ostatnia fala. I jeszcze jedna. I jeszcze nie jest jeszcze ostatnia. Nie wiem, czy wiecie, ale to nie wróży niczemu dobremu. Może i czasem potrafi, jak się skupię, mieć zajebiaszczego skilla w unikaniu, ale takich rzeczy to ja nie uniknę. No nie uniknę. No, coś takiego można robić. Ciekawe. Przedmioty też są fajne. I tutaj też jest ogólnie fajnie, Tears Up, taki fajniejszy, solidniejszy. Ale latanie... A, myślę, że to są ci, którzy się rozwalają na mniejsze kawałki, w sensie, że oni się powielają, jak się ich szybko nie rozwali. Ale to chyba było w innej modyfikacji. Kurde, te modyfikacje, naprawdę mija trochę czasu już od wyjścia tego. I naprawdę te niektóre mody, postacie i tak dalej są naprawdę zajebiaszcze. Tylko dalej mnie to smuci, że jednak Edmund miał na myśli małe mody do Isaaca, jakieś tam przedmioty czy coś. To po cholerę pytałeś się, jakie challenge chcecie, żeby ten... Twoi fani chcieliby ujrzeć w Isaacu. Ja tam liczę, że jakiś duży update po prostu kiedyś wyjdzie, nie? Jeszcze trochę pomęczymy te mody i będę się starał robić ostatnie achievementy, jakie mi zostały. Czyli w sensie, że będę musiał pokonać... W sumie nie wiem, jakie mi zostały. Oła. Dobra, teraz jest już trochę gorzej. O cholera jasna. Może kiedyś się uda tym Adamem, co patrzymy. No damage naprawdę mamy bardzo solidny, nie? Tutaj przedmioty no niestety gówniane, więc raczej tutaj nie wejdę. Czy chyba po klucz. No ale 6 damage już robi swoje, nie? Ja pierdzielę. Ktoś był naprawdę mega kreatywny. Powinien być... W tej modyfikacji powinien być tryb... Ała. Może nie chciałem akurat tego robić. To co, ryzykuję? Zobacz, może jakieś serce mi wyleci. Dobra, ryzykuję, że to będzie HP up. To może być dobre, nie musi być dobre. Damage... To jest damage up. Okej. To jest naprawdę mega interesujące, co się tutaj dzieje. Ła. Mega ciekawy ten przeciwnik. Pierwszy raz go widziałem, nie? Chyba już nawet wiem, co chodzi na miniaturę. Gdybym umiał tylko miniaturę robić. Ogólnie ludziska, jeżeli ktoś jest grafikiem, w sensie, że nie skleja sobie kilka zdjęć, ale po prostu rysuje kilka rzeczy i tak dalej, i tak dalej.
fuck. To możecie mi pisać na fanpage, nie? Możecie mi pisać na fanpage, właśnie poszukuję takich ludzi. Dobra, próbujemy. Słabo. Tutaj też słabo. Czy to jabłko może mi... O! Fuck! Mam snipe, jest niby dobry, ale nie na grida. Tutaj to już w ogóle sobie nie przejdziemy, nie? Nie. Dalej nie jestem niezadowolony z tego, co się tutaj... Ale z tego już jestem jak najbardziej. Jeszcze kurczę, dostajemy bomby, czyli możliwość jeszcze przerzucania czy rozwalenia czegoś. Tam widziałem naprawdę bardzo malutki ten. Kolejne... Dobra, potrzebujemy. Kolejne dwa. Czyżby ten? Ten X jest naprawdę mały. A on potrzebował dwa razy do rozwalenia. Ale dwa razy więcej stafu. Dobra, myślę, że teraz to powinno być naprawdę spoko. Jak będziemy mieli HP upa w sklepie, to kupujemy i używamy i apko Adama, nie? Bo te przedmioty z David Roomu to są cudne, nie? Gdyby mi się trafiło ten Depact czy coś w tym stylu. O, to jesteśmy ustawieni, nie? Ale to chyba nie widziałem, żeby był jakiś HP up do kupna. No nie, co będziemy tłukli te potwory i będziemy próbowali dalej tam przejść, nie? Mam nadzieję, że te gnoje mi tam potem mi dadzą, kurde. Pobawić się troszeczkę bardziej. Adam, przewalona postać o tej modyfikacji. I te śmieszne... O Jezu, te śmieszne stworki. No nieźle, nieźle, nieźle. Skąd tobie ta agresja, przyjacielu, co? Czy wy tylko za mną chodzicie? Najwyraźniej. Dobra, jest tutaj faktycznie HP? Nie ma tutaj żadnego HP upa. Dobra, lecimy dalej. Zajebiście. Ja rany, nie mogę przeklinać, bo YouTube zaraz to wykrywa, nie? Na słowa też trzeba uważać w opisie, w tagach. Bo zaraz dawają ten ograniczenie na reklamy, kurde. Nie, no ja ogólnie nie jestem wulgarny na filmach, po prostu. Zdarza mi się, ale nie jestem ogólnie. Zapytacie mnie, czy w życiu realnym jestem wulgarny. A zdarza mi się, nawet często. Okej. Okay. Będę musiał naprawdę przysiąść i porobić coś innego niż same let's play'e z Wajzaka. Szkoda, że Heroesów nie chcecie oglądać, bo tak byłem zahypowany na Heroesy. Jak będę nagrywał te Heroesy, ale... Smutno po prostu, smutno. W moim serduszku. Dobra, walczymy dalej. Okej. Ale to tylko szarżuje, tak? Mam rozumieć. Albo to jest jakiś bóg, albo nie, albo faktycznie jest jakiś boss. Dobra. No tak, przecież nie wezmę. Ale zawsze mogę Angel Roomy sobie ten... przygotować na kolejne poziomy, nie? Tutaj będę miał z debil... jakiś debil... nie debil... ten... O, nie... O, tak... Tak... Tak? Tak? Retro. No tutaj akurat może już nie.
ale damage up, triple shot i w ogóle. No i to jest naprawdę już mega podejście, nie? Szkoda, że musimy tak poresetować. Nie zawsze. Jakoś raz ostatnio nie mam szczęścia do tego Isaaca. Wcześniej jak mykałem, jak Delosa wszystko odblokowałem, to wszystko naraz odblokowywałem, nie? A teraz jest trochę tak ciężko. Okej. Ha, bo ja myślę, że oni strzelają serię strzałów, nie? Ale jednak nie. Ale jednak nie. To byś chyba ten mega... Nie, nie, ty po prostu pierdziałeś non stop. I to jest piękne, że 6 pocisków praktycznie w niego wlatuje. Ja bym chciał jeszcze quad shot albo double shota, nie? Wtedy to już byłbym w niebie totalnie, nie? Byłbym. Ale czy się uda, to już inna kwestia, nie? Ach, szkolera jasna. Pierdzielone delikwenty. A to nie zawsze daje przedmiot, mam rozumieć. No okej. What the fuck? Mimik atakuje. Ale nie podziało i tak. O, tak, 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 tak. Demark, to my bierzemy, nie? Ja wiem, że to nas zbija troszeczkę z życia, ale... daje nam naprawdę świetne przetrwanie. The Fool i The Fool. Oh. No nie. No nie, ja naprawdę muszę uważać na muzykę w tej grze, bo faktycznie są prawa autorskie na nią. Dlatego w jakimś tam odcinku dźwięk się rozjechał, bo musiałem to usunąć. To jest dobre. Bo musiałem usunąć podkład muzyczny bezpośrednio. To jest świetne. No, zresztą, że teraz będziemy mogli ten... No niestety, uroki YouTube'owania, nie? I moddingu. Ktoś da jakąś muzykę, obie to prawie maturskimi, to potem już tak troszeczkę nie można nagrywać. A człowiek nie jest wszechwiedzący, żeby wszystkie utwory wychwycić z danych gier, które mogą mieć prawa autorskie, a które nie, nie? Oni są fajni, ci przeciwnicy. Oni są naprawdę fajni, nie? Cholera jasna. Dobra. Ała, i tak trafiłem. Cholera jasna, co? Dobra, ale próbujemy dalej, nie? Próbujemy dalej, lecimy z tymi lamusami i będzie naprawdę świetnie. Dobra. A no tak, ty tylko szalasz tak. Szkoda? Naprawdę szkoda. Ale zauważę, że tutaj z Adamem już problemów nie ma, nie? Natomiast z tamtą postacią akurat był problem, nie? Okej. Ty czary, tylko bij, nie? Dobra. Tak, tak, tak. Innego się nie mogę spodziewać.
Dużo musiałbym... Dobra, myślę, że mi się to i tak gdzieś jak opłaci. Bo tutaj już akurat Splinker był. Szczerze zaryzykuję. Ten przedmiot jest naprawdę cudny. Tylko jakby miałbym cokolwiek, co mi pozwoliłoby naładować, nie? Ten przedmiot kilka razy. Mamy HP upa. O, nawet trochę szczęścia jest. Dobra, o to mi chodziło, żeby się obkupić. I na razie pojechać tak. Nie. Słabe. Ale jak tego tutaj nagromadzimy, to będzie tutaj naprawdę aż przyjemnie, nie? Poza tym nigdy nie miałem okazji się pobawić tym przedmiotem. A ten przedmiot jest naprawdę świetny, nie? Coś jeszcze? Aha, tutaj jest. Okej. Ten dubstep po prostu, a nawet nie wiem, czy to właśnie głównie przez dubstep się srali. Kurde. Mam nadzieję, że mi się uda to zrenderować i dzisiaj wrzucić. Byłoby naprawdę mega spoko. Ale patrzcie, tam te armatki cisną mnie, jakbym miał tylko do ten... cokolwiek do farmienia, ładowania kilka razy. Albo do bull active. To byłoby świetne. To było ciekawe. Nie, nie, nie. Przecież ten gwóźdź jest naprawdę świetny, nie, ale... Dobra, to nie jest ultra grid, tylko normalny grid, więc chyba sobie poradzimy, nie? Jeszcze trochę mamy staffu. Tears up jest świetny. To też jest świetne. To już jest gorsze. To tylko szalap ulepszonymi. To świetnie. A nie, 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 nie zawsze. Oni uciekają, a potem pewnie szarżują. Aha, nie, oni wyszaliwują pociski potem. Oni po prostu potem wyszaliwują pociski. To jest jakby taki miniboss. Dobra. Wow. Bardziej przewalone piny. Zdecydowanie bardziej przewalone. Dobra. Aha, on już zginął. Dobra, ja tak się ukrywam, bo... Bo się cholernie martwię o życia. Znaczy, nie wiem, czy ja powinienem walczyć o Devil Room. Chyba powinienem. Mimo wszystko. Chyba! Okej. Jest dobrze, jest naprawdę świetnie, jest naprawdę świetnie, nie?
No. Dobra, na razie tych gównioków porozwalajmy, żeby nie przeszkadzali zbytnio. Tego tutaj, cwaniaka. Okej. To się nazywa skill, nie? Wynajczyć z tej postaci. Czasem mi się zdarza. Dobra, ryzyk, fizyk, lecimy po prostu na dół. Lecimy po prostu na dół. Czy się nam uda, czy się nam nie uda? Jasny gwint, nie chciałem tego brać. Nie. To jest zbyt dobre. I są serducha, dobra. Ale mogę tylko sobie raz użyć, żeby trochę łatwiej mieć, bo potem już nie będę miał. Potem muszę jakoś naładować dwa razy, nie? Na główny bossie. By się jeszcze double active trafił, nie? O nie! Zło. Oni są najgorsi, ja pierdzielę, nie? Okej, uda się. Pierdziele. Jest nam... To teraz będzie naprawdę ciężko. Zależy jeszcze jakie... Jacy mi się tutaj trafią, nie? O, mordę. Raz, dwa, trzy... Pierdziele. Ja pierdziele. Teraz jeszcze tutaj z nimi się pozajmować, to też będzie istna tragedia, nie? Dobra. Chyba ich dwóch było, co? Ta, KSN drugi. Kurde, musiał mi tak wyskoczyć idiotycznie. Naprawdę musiałeś mi tak wyskoczyć. Ja się nie godzę, nie? Dobra, ale to będzie dobra zabawa, nie? Kamień z Dixem, dobra, nieważne. Już nie ma hajsu. No cokolwiek. Okej. Raz, dwa. No i teraz zabawa trwa, nie? No to jest fajne, że oni będą coś rozwalali, tak tutaj przeciwników, te tutaj pieniążki, jakie będzie tutaj spawnował. Nasz przyjaciel. Ta muzyka jest tutaj też naprawdę świetna, nie? Ale będę musiał to wszystko przygłuszyć, niestety. Okej, padżągi jakieś. Trochę tych muszysk. Fajnie byłoby się skupiać po prostu na tym, nie? To jest jeden z tych spacebar iterów, których naprawdę uwielbiam.
Ten Spacebar item jest naprawdę cudny. Chciałbym mieć jakieś naprawdę takie ultra combo, że mógłbym tego wynaspawnować tego w cholerę. Nawet jakbym miał mieć obrażenia 1-0, nie? Tylko żebym mógł tego zaspawnować milion. To byłoby naprawdę dobre. Dobra. Gnoimy go, gnoimy, 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 pomału, pomału, nie? Ała, boli. Ale idzie zajebiście, nie? Rozwal to! No i nie rozwaliłem. No i nie rozwaliłem tego wcale, co? Au. Ała. Boli, boli, boli. Ale tutaj zaraz go pokonamy. Kurde, ale nie mogę. Bo jak z jednym życiem to już będzie naprawdę ciężko. I bez naładowanego przedmiotu to już totalnie, nie? Ułatwień nie będę miał. Jest. Mamy go. I się maszyna zawiesiła. 100%. To byłoby na tyle z mojej strony, trzymajcie się ludziska i przepraszam, że 100 odcinków nie było, ale postaram się teraz ponagrywać coś na dniach. Trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.